Dobra, moi drodzy, wracamy do Jack, a więc Jack, Jacket, Jack. Nie wiem. Wylądowaliśmy na kontynencie z tej wyspy. Zastanawiałem się, czy nie skończyć. Nie jest to gra, która by mnie porwała w jakikolwiek sposób, szczerze powiedziawszy. O, Pierrot, kapitan Jack z Pierrot tu jest. Ale pomyślałem, a zagrajmy jeszcze, bo najprawdopodobniej na wyspie to był jeszcze taki super tutorial. Wiecie, to jest taka wyspa typu tutorial. I mówię, a zobaczę, co tu się będzie działo, bo chciałem z Inonautów może zagrać, ale... I co on, jak on nas zauważy, to on ma pierwszy atak, tak? To jest trochę bezsens dla mnie zawsze. Zwłaszcza, że to my się skradamy. Ale nie ma pierwszego ataku, czyli niepotrzebnie szkaluje. Dostał w łeb. 70? O, już myślałem, że go nie zabiło, to 70. Jakby mówię, ja nie do końca ciągle kumam tą historię z tym celowaniem. Procent tu powinien być napisany i by było git. Okej, dobra. O nie. Oni są w jakimś... Oni są tu... On się nie może ruszyć. Zajebiście. A ta ciągle ranna i ten, nie kumam tego. Za mało punktów akcji. Koniec tury. Jest tu ktoś jeszcze? O nie, tam jest snajper. O shit. I mi zrobił przygwożdżenie. Ostatnio widziałem, skąd wiesz, jak to Tomeczek będzie na premierę Baldur's, czy później, wiecie co, chyba będzie na premierę. Kurde, w ogóle, co to za desant? Czemu myśmy desant zrobili centralnie pod ostrzał wroga? My mind is focused, my body is relaxed. Na przykład jaka jest szansa, że... Aha. Dobra. To raczej nie miało szans trafić, ale wiecie jak jest. Kalina here. You have a good shot. My gun is not a magic wand, you know. I have the villain in my sights. You got the wolf. Hus, hus, hus.
Ja pierdolę, co to było, przepraszam. Teraz ten dostanie tego strzała, ale dobrze, że nie trafił. Z przywożenia. Ja chciałem kupić kolekcjonerkę Baldura, ale kurde, nie jestem w stanie niestety. O shit, co to jest? No dobrze. Kolekcjonerkę, ale nie mogę jej ciągle kupić. Co dostaję maila, że jest dostępna w sklepie, to później nie jest dostępna w sklepie, jak wchodzę. Bo nawet raz przeszedłem po 15 minutach, już nie była. O, zajebiście, trafiłem go. I truly believe this is why girls make the best soldiers. Zajebiście. Dobra. This should do it. Niech będzie w korpus. This is not a good place for me to be right now. Któryś z nich wyrzutni granatów? Wolf, o, on miał. Great job. Go ahead and give yourself a round of applause. You earned it. It's me, Thor. Zajebiście. No sweat. Ja pierdziele dostała. Anyone still alive? Guys? I'm not ready. Mam wrażenie, że niektóre dźwięki są z BO. Only one enemy remaining. I hope they've made peace with their fate. Na to. Pasynek na to. Koniec, nie ma już snajpera. Ach, dobra. Jakiś kapitan, to ten co nas wysadził na tej plaży, geniusz. Captain Jack Pierrot at your service. I suppose you might have heard of me. Nope, nie słyszeliśmy. Just because we didn't complete our to-do list doesn't mean we're failures. Dobra, idziemy zagadać do tego Jacka Pierrota. I lost my own boat. Since then, been skipping it right. See, she's not precisely mine. However, since the previous owner abandoned her here, I have taken it upon myself to become her sort of foster husband. O, możemy naprawić, okej. Perhaps attacking a destroyer with a boat armed with only a machine gun and my English don't judge me. Bałwanek z piasku tu jest. I don't advise you to be with Mr. Sun. He's
Take a deep breath. Osadnicy wrócili. And release. I dane wywiadowcze zyskaliśmy. Let's grab what we can. Dobra. Coś tu jeszcze jest na tym terenie do zwiedzenia? Złom znaleźliśmy. Tu jakaś roślina. Dziwne jest to połączenie tej gry taktycznej, ale wiecie, no nie może każda gra wyglądać kurde jak XCOM, nie? Bo... bez przesady. O kurde, granaty jakieś burzące, nie wiem co to jest. Stalowa rura. Stalowa rura. Co to była za piosenka? Kwestia gustu? Nie, no to na pewno, moi drodzy, to jest kwestia gustu, to jest kwestia bardzo istotna. Czekajcie, cofnij, co to jest? Przerwij. Nie, nie chcę, leczenie ran. Jak ich więcej się nią opiekuje, to... Brak dostępnego najemnika. Nie wiem, o co chodzi w trenowaniu najemników. No i tu jest cały teren, który możemy przejąć. W zamian za naprawę dumy mer, kapitan Pierrot obiecał zapewnić wam transport, ale dokąd? Aby aktywować port. No to popychamy tą łódź teraz i niby ją spychamy do morza czy coś takiego. No i co teraz? I jest ta łódź zwodowana, czy o co chodzi? A rzeczywiście nie ma jej. Rzeczywiście łódź zniknęła. Nie wiem, o co chodzi. To chyba chodzi o to, że teraz możemy pływać tą łodzią. Kopalnia. To ja bym chyba popłynął do tej kopalni. Jeśli już możemy tu pływać, to płynę do kopalni. Muszę ich prze... My time's almost up. Looks like it... If I say I will be somewhere, then that is where I will be. That's just common courtesy. Czekajcie, bo my teraz jesteśmy na przykład na brzegu jakiejś, nie wiem, czegoś randomowego i co to znaczy, że my sobie tu możemy... Aha, możemy sobie tu iść po prostu, tak? Na tej mapce. Ale tu nie ma jakichś specjalnych, nic tu nie ma. Laguna. O, czekajcie. Rozwrój skrzynka. Okej,
zatrułem. We hear you, chief. No dobra, czyli my chcemy na przykład tu się przedostać, żeby napaść na kopalnię diamentów i zacząć zarabiać pieniądze. Możemy tak? According to the fairy tales, we need an epic quest to do. It will bring us great fortune. Okej. No problemo, chief. Czekajcie, bo widzę, że chyba nie jesteśmy jedynymi ludźmi, którzy tutaj. We should wait for the bullets. Chyba Indiana Jones. We should wait for the bullets and the screaming to stop first. I love a good walk. Ty właśnie, bo ja jednej rzeczy w ogóle nie kontroluję. Ten ma karabin i nie ma nic innego. Bardzo niedobrze. Powinien mieć przynajmniej z pistolet jakiś. A może niech ma ten nóż, który miał od samego początku. Ta ma karabin i dwa pistolety. Ta ma też dwa pistolety i karabin. A może mogłaby mieć na przykład ten pistolet. A ten ma shotguna, granat i nóż. Granat już mu tylko jeden został. I to jest tak, Thor, plecak Thor. Grzybkująca na przykład, amunicja grzybkująca. Nie wiem, niech ma grzybkującą. Ona już ma sportową. Ten już nie może przeładowywać, dobra. To nie wiem, co z tym zrobić, z tymi niektórymi przedmiotami, które tu mam. 3 razy 11 obrażeń, zasięg 24, a ta ma... To ten jest lepszy. Sportową mi damy. Rozładuj, rozładuj. Dobra, przeróbmy na części ten karabin. Okej, no i nie wiem, powiedzmy, że to jest to, co... To, co powinniśmy tu mieć. Once we're done killing these other people. Candy. I think this is not the right time to be socializing. Czemu ten nie chce gadać ze mną? Right time to be socializing. Livewire here. Let's get a move on. Candy. Hallo. Every journey begins with a single step. I am one with my gun. If you are quiet in your mind, you are quiet in your body. I like to go barefoot whenever I can. Nie wiem, jak ja dojdę do niego, to on go zabije, czy o co chodzi? Okej.
When I move quietly, I can hear nature's heartbeat. It's me, Thor. It's me, Thor. Your decisiveness is inspiring. Czekajcie, dobra. Idziemy jeszcze naokoło. If you are quiet in your mind, you are quiet in your body. I like to go barefoot whenever I can. Jakieś wykopaliska tu są prowadzone. When I move quietly, I can hear nature's heartbeat. Tu mamy dwóch. If you are quiet in your mind, you are quiet in your body. Trzeba tu dobrze obserwować, czy nas przypadkiem, wiecie, ktoś nie ten. Gdzieś tutaj na przykład. Co to jest, jakieś wyzwanie? Panna to jest... Hello there. Nie wiem, czy ją widzicie, ale to jest... ta nymfa. Ale czerwona nymfa. Jaki jest skrót na to H? Outstanding. Every journey begins with a single step. If you are quiet in your mind, you are quiet in your body. Nie widzę, gdzie te typy mogą być. Dwóch tylko tu było i co, koniec? Miało być ich więcej chyba. Humanity's unrestrained appetite for meat has turned nature against us. Oh shit, hieny. Tego się nie spodziewałem. Nie mam materiałów wybuchowych. Ale one mnie wykryły, czy o co chodzi? Zakłam, co tu się wydarzyło. Chyba z powodu tego, że ja miałem... I will cleanse the battlefield of evil energy. Bo one chyba idą do mnie. On my way. Kurde. Niezłe są. O kurde. O shit. Looks like I'm about to hit the karmic wheel. Head on. O Jezu, to trzeba wczytać przed tym, jak one mnie zauważyły chyba, albo...
shooting over there? Mi się wydaje, że one mnie nie widzą teraz, że to jest jakieś coś się tam zwaliło i te hieny mnie nie widzą za tym, tam gdzie ja stoję z tyłu, w tej bazie. Galina here. When is my 15 minute break? Okay. Does he bite? You got it. Yes? Look. My gun is not a magic wand, you know. Zobaczymy, czy wbiegnie na to. Kurde, chyba ominie. A nie, jest git. Zajebiście. Tato chyba nie zaatakuje, nawet jak dobiegnie. Odraśniecie, zajebiście. Kurde, super. Trzeba tylko pamiętać, że tam od północy jest jeszcze dwóch typów. Boję, że zaraz wyskoczy ten. Tutaj z boku gdzieś wyskoczą te typy, które pewnie mnie teraz zachodzą. A ten co poszedł? Yo. Got a bozo here. Okej, mamy już typa pierwszego. Understood. Dobra, oni i tak mnie nie widzą. All right. O shit, dobra, teraz już wiem co się dzieje. This is so exciting. Czemu może tylko zadrasnąć? Aha, bo jest burza piaskowa, dobra. Z tej pozycji to na pewno nie widzą. Tam jeszcze koleś. Uj, chyba nie bardzo. A to oni chyba wszyscy tam z dołu strzelają. Yes. It is luckier there than here. Yes. Have a good shot. Nie wiem, czy ja tu kogoś trafiłem. Tu się boję, bo mi się wydaje, że te dwa psy tutaj, one nie wiedzą, że jest walka. Jak ja wyjdę, to one mnie zaatakują. Ale spróbuję zobaczyć, co się z nimi dzieje.
understanding. You see, humanity's unrestrained appetite for meat has turned nature against us. My mind is focused, my body is relaxed. That was even more successful than I had visualized. Dead meat. Yuck. How could anyone want to eat such a thing? O, niestety nie udało się. Ale jedna padła, to z jedną sobie chyba damy radę, nie? Ona tylko gryzie. O, pobiegła w złą stronę, więc jej... O, jeszcze wpadnie pod shotguna. Więc już w ogóle pięknie. Już zaczęła krwawić. Pudło. Nie wierzę w to. O, ci dostali strzała jednak. Z tego granatu, który tu wrzuciłem. Uuu. O, całkiem nieźle. Było za darmo? Halo! Hello there. I think I can do this. Ja nie wiem, ty może. This is no problem. Kurwa, nie kumam. Serio? Yo. Baba Yaga, not take me this fight. A, bo tu jest taka góra. Kumam, o co chodzi. Ciebie tylko miejscami zamieniają, ale moim zdaniem... Jak na ten rodzaj gry, to... Skasowali. Live wire here. This is so exciting. Good for you. You should be proud of yourself. Tu to nie wiem, co powinienem zrobić. No sweat. Nie wiem, może od boku ich zejść, bo tu nie ma się gdzie schować za tą, wiecie, znaczy... W tej grze jest o tyle to ciekawe, że jakby krawędź samej ziemi może tworzyć przeszkodę, której ci z dołu nie są w stanie, wiecie, przestrzelić. Ale z uwagi na to, że to nie jest takie, wiecie, taka przeszkoda typu ukryj się za nią, to ciężko jest stwierdzić, czy tak naprawdę będzie, że widzicie, o, on tu po jakimś murze postrzelał, czy coś, nie? No, daleko nie mam, żeby go zabić. To w ogóle jakieś kończyny mam trafiać, nie wiem o co chodzi. Hello there. Honestly, I do not feel it is fair to make me watch over everyone. It's me, Thor. Your confidence makes me feel confident. Ktoś jeszcze gdzieś musi być. Jestem ciekaw, czy to strzelanie po kończynach to jest jakiś tajny. Got it.
Nie widzę. Nie, no nie widzę wroga, no to jest problem. Outstanding. I will cleanse the battlefield of evil energy. Fine. Nie, koniec i co? A jest, dobra, pojawił się. Ja? On my way. Confidence makes me feel confident. Hello there. Please don't shoot me. Please don't shoot me. Dobra, idziemy na dół. A jednak dołem poszedł. Dobra, schodzimy na dół. It's me, Thor. Outstanding. Od tyłu go zajdziemy. Nie kupiłeś steroida? Co to jest steroid? To jest jakiś koleś? Jakiś był bohater tam? Let troubles flow around and not through. You got it. Have a watch over our pocket. Musi stąd wyjść, bo nie ma co. O kurde, wszedł do góry. Shit, tego się nie spodziewałem. Nie wiedziałem, że może tak robić. Niedobrze. This is no problem. What's the plan, chief? This should do it. Muszę mu w te nogi strzelać, bo było, że... O, udało się! Nie wiem co to był jakiś achievement czy coś. Skąd mnie to już by podeszli do tej baby od tyłu i by ją zastrzelili. Pa, teraz co zrobię? Pa, synek na to. Boom, ale fajna fizyka, patrz. Dochód z kopalni, gratulacje. Właśnie udało ci się wyzwolić kopalnię diamentów. Legion z pewnością zechce ją odbić. Wyszkolenie milicji do obrony tego miejsca. Kopalnie zapewniają stałe. Dobra. Thank you for getting rid of those illiterate bullets.
Please, watch your step. This is a fragile archaeological. My name is Venna. Oh, this is Schlema, my little brother Tomb Raider. He has the mystical power of discovery. O ja, Schleiman jest Tomb Raiderem. Widzieliście? On potrafi, Schleiman potrafi szukać tych. O, ma. Schleiman znalazł ten artefakty. Czekajcie, Schleiman znalazł coś. Coś czujesz? The price of corn is terrible. You remember Schleiman, right? It seems my fellow raider of lost. I'm sure the treasure of Mokumo is somewhere close by. Szczerze, wspomniał o drzewa gdzieś w okolicy sektora kopalni. H7. Ale to jest H7? Aren't you forgetting something, Corazon? I'm running the show here. O kurde, tu są jeszcze jacyś ci. You get off my frequency. I have nothing to discuss with you. Santiago out. Santiago out. Koleś mówi, że przy H7, czyli tu gdzie jesteśmy, jest jakiś. Przy drzewie coś ma być. Może tu. O, tu coś jest. Right on. Kopalnia diamentów. What has nature provided us? O, a to się tak na kilka razy. Dobra, znaleźliśmy jakąś super tabliczkę archeologiczną. Let's get a move on. Ewidentnie trzeba tu jeszcze wejść i sprawdzić. O, czekajcie. Duży diament, zdeponuj. Przedwieczny posążek. No na pewno zdeponuj. Dobrze, tu na dno jeszcze, żebyś znaleźć wszystkie skarby. Nie, wydaje mi się, że jak na taką grę, to ci przeciwnicy są dość mocno ograniczeni. Znaczy, widzicie, jak oni się zachowują, te hieny, które się nie poruszyły. Czasem tutaj, wiecie, tam i z powrotem biegają. Znaczy, w spoko, bo dzięki temu w grę się da grać prościej niż trudniej, ale... To jest gra, która powinna stać tym, wiecie, taktyką, nie? Chyba. Nie wiem, czy poziom trudności by tu cokolwiek zmienił. Aha, czyli tu są pełno górników. Oni mają. My nie wiemy, kim są. A coraz więcej tych górników przychodzi. Right on! So bossy. We should take a closer look at this. No i tu znów trzeba coś, kurde, trafić myszkiem. Right on. Górnik osadnik. No dobra, no to co? Powiedzieli nam, że mamy tu milicję wyszkolić, no to może operację. Jeden dzień. Lojalność miasta, co to jest? Okej, czyli będzie wyszkolenie milicji i zwiad terenu. Jestem ciekaw, co robi zwiad terenu. Aha, zwiad terenu znaleźli dane wywiadowcze na temat sektorów. Aha, wybrzeże Tenla. Okej, opuszczona rezydencja.
czyli oni odkrywają w tym terenie, w którym jestem, oni odkrywają na temat innych terenów rzeczy i teraz będzie milicja jeszcze. Dobra, szkolimy jeszcze milicję, bo nie chcę, żeby mi odbili moje zasoby tutaj. Patrzcie, jak hajs leci. Nie, ale jakbyśmy zrobili teraz szkolenie milicji tu, to już mamy 8 na 8. Rekrut, lojalność. Trenuj najemników. Z trenowaniem najemników to ja muszę siebie trenować, jakby uczniowie. O! O! Ale co to jest? Zmień trenowany atrybut. Zdrowie. Ja nie wiem, jaki atrybut mogę. Dwa dni ich będę trenował. Aha. Strzelectwo. Czy na pewno chcesz rozpocząć operację, jeśli potwierdzisz ten rozkaz, operacja zostanie wznowiona? I ona ich szkoli. Okej. Okay. Czyli jakbyśmy zrobili sobie nową drużynę, drugą, i oni by się też mogli nawzajem szkolić w momencie, kiedy my tutaj na przykład atakujemy coś. Ten w ogóle ma level. Wzrosły mu wszystkie parametry. A z tych, które ma, punkty życia ma zwiększone. To jest Wolf, to jest ten, co blisko atakuje. Ja nie wiem, czy on nie powinien mieć tych parametrów. Kolejne ataki w zwarciu wymierzone w różne cele w trakcie tej samej tury. Ale gdzieś było, że darmowy ruch. Kolejne ataki wymierzone w ten sam cel. Nie. Zależny od siły postaci. Mhm. 15 punktów cechy hard. A co daje hard? Nie mam pojęcia, co daje hard. On by był niezły, jakby. No nic, zrobimy z niego skrytobójcę. Nie mamy wyjścia. Ta ma ciągle tylko jedną możliwość, a ja nie chcę tego. Musiałby jej stat wzrosnąć, celność, żeby mógł do strzelectwa. Chociaż ona ma strzelectwa, czemu ty nie? Zręczność 70. Gdzie ona ma zręczność? Nie wiem, nie chcę jej to urosnąć. Co to jest? O kurde, transport diamentów. Journey is great. I feel so at one with nature. Jedziemy jeszcze transport diamentów napaść. Tylko nie wiem, czy jak jestem. O nie, nie, nie.
Let's comb this place. There's something here. We'll find it. Co to jest dywerska? Skoro ktoś był na tyle głupi, żeby zbudować obóz pośrodku sawanny. Jakąś dywersję, to co to jest? Aha, dywersja i ten. A! Myśmy na tym temu obozowi zrobili przykrość. O nie, idą do nas. Będziemy z nimi walczyć. Ale ich jest tylko trzech. Dobra, powalczmy z nimi. Polski najemnik steroid. No nie, to nie kupiłem steroida. O kurde, hieny tu są. O nie, oni się schowali. Niedobrze. Mam nadzieję, że nie będą strzelać w pierwszej walce. A on już nie ma granatów, nie. Ja bym zrobił tak. Czemu tego nie trafiłem? This is so exciting. Yeah? On my way. My mind is focused, my body is relaxed. Ja czy mi powiedz, że on już nie ma punktów tego. Acquired some really bad karma. I see you've been taking notes. Nice job. This is no problem. Co to jest? Zajebiście, nie trafię. Kurde, te hieny mnie zeżrą. No niestety bardzo daleko biegają. Ło, koleś ma zezale. No może dlatego, że tyle... Co to jest? O fuck, jedna tura i będzie wybuch. Może zaatakuje swojego, co? Bo to nie jest chyba jego kolega. No właśnie, też mi się tak wydawało. Że te hieny to są chyba agresywne. Ale chyba więcej ich nie ma, tylko trzy. That was even more successful than I had visualized. Dead meat. Yuck. Huh.
How could anyone want to eat such a thing? O nie, pudło. I should leave. All right. I have the villain in my sights. Trafi? Było takie fiksko mnie, że nie trafi, to by się zdenerwował. Dobra, tu coś trzeba przeszukać. O kurde. To ciekawe. Przebicie, brak stan, większa premia do celowania. Trzy razy 8. A ten ma co? A ten ma większy zasięg, większe trafienie krytyczne. 54% trafienie krytyczne. Jak 54? To nie wiem, co to, czemu ta broń jest taka niby interesting. A ta czemu się czołga? Nie zrobiłem własnej postaci, nie wiedziałem, że można, ale teraz już wiem. Że możemy widok satelitarny włączyć. A mogę znów sabotować? I oni jeszcze zwiad terenu robią. I have finished my task. I'll be meditating if you need me. Dobra, ale tu są ranni. This task will not be a problem for me, and I will be honored to do it. Wygasł kontrakt. O kurde, to muszę mu zapłacić. A ile mam w ogóle hajsu? O nie, tam mi się będzie kończył kontrakt u tych babek też. Będzie go szkolił, ta się wyleczy, a my czekamy na te diamenty. Tylko czy te diamenty zdążą do nas dojechać? Teraz trzeba, bo jakby, no chcę po prostu te diamenty. Wiem, że nie powinienem stać w miejscu. Anyway, my contract needs to be extended. How about it? I just remembered when the last full moon was. This means my contract is at an end. Renew? Kurde, mam jeszcze 3 dni, no muszę transport diamentów. Nie wiem, za ile będzie transport diamentów. Mam nadzieję, że dożyję do niego. Thank you.
O kurwa, oddział. Przepraszam, przepraszam. Oddział szturmowy. Zbierz łupy. Czemu nie mogę zabrać łupów? Zwycięstwo. Ci najemnicy nam na kopalnię napadli, rozumiem, tak? To było to. I myśmy się przed nimi obronili. Dobra, i mam nadzieję, że teraz napadniemy na nich. Okej. Dobra, to jest nasz atak na, kurde, konwój z diamentami. Widzę, że tu jest dwóch. Tam są hieny. No dobra. Nie kumam. Aha, oni idą dopiero. Yes? Understood. Hello there. All right, all right. No problemo, chief. An avalanche begins with just one. Kurde, nie strzeliłem tego, że to jest w ogóle w takim trybie teraz. A czemu te hieny nie, na przykład, nie atakują? I feel a wave of hostility approach. Too much negative energy from our enemies. Super. Halo. Nie no, najlepszą zasadzkę zrobiłem. Ten nawet karabinu nie ma w ręce. Dobra, mam nadzieję, że nie mają granatów. I am one with my gun. Stop it, man! Time for courageous action to punish. I have the villain in my sights. Nie, super, super. No, zobaczmy, jak to się rozegra. Mam nadzieję, że te hieny ich zeżrą od tyłu, bo... O, shit, tu jest jakiś typ z granatem, rzeczywiście. Ma granat w ręce. O nie, typ z granatem. Jeszcze wbiegł mi na głowę. Nie no, ja to jestem jakiś... Okej, chyba tym granatem to chyba nic nie zrobi, chyba nie trafił. Kto to wie? Najlepsza zasadzka na świecie w moim wykonaniu. Okej. Dobra, hieny poszły w nich i to będzie git. Co to znaczy atak z przerwaniem?
This is not a good place for me to be right now. Aha. Ach, przepraszam. Dobra, ja to muszę wczytać, bo to jest kurde padaka to, co myśmy tu zrobili. Nie wiedziałem po prostu, że ich mam rozstawić i mówię, co jest grane, ja ich rozstawiam, a tu się nic nie dzieje. I no nie wiedziałem, co zrobić, a tu się okazuje, że my po prostu musimy, że oni idą. Że oni idą, no skąd miałem dowiedzieć, że oni tu idą. Ja muszę na nich po prostu sobie zasadzkę zrobić. I've got a to-do list here to help us unlock our potential. Take a look. On my way. Yo. Right on. Presently in attendance. All right, I'm going. No problemo, chief. Evildoer. This should do it. Wkurza mnie, że się nie da pauzy zrobić i po prostu oni idą, ja muszę szybko klikać, żeby w kogoś zaatakować. Aha, ten jeszcze od tyłu zdążył podejść. Jak on to zrobił, to ja nie wiem. Outstanding. Wszystkich przeciwników? Ale co mi to da? Dalej to jest tak źle rozegrane, że... It's me, Thor. Time for courageous action to punish all those evildoers. I feel overwhelmed by the enemy presence around. This is no problem. This is so exciting. Trafienie krytyczne, zajebiście. Jeszcze żyje. Serio. Dobra, nie umie rzucać granatami, na szczęście typ. Shit. Jak on to z zakamienia zrobił? Oho. Dobra, niech hieny zaatakują. Ale gra jest niedorobiona. No właśnie, nie ma nigdzie. Jest niby to kółko, ale ja mogę przy kimś stanąć naprzeciw jeden krok od niego i to kółko jest na czerwono, co nie wiem, co to oznacza. To kółko chyba oznacza, jak bardzo ja chcę wcelować w kogoś, a nie jaką mam szansę. Kurde, hieny wszystkie pozabija. Ja liczyłem na pomoc. O, a ta skąd się tu wzięła? Chyba się przeteleportowała. No, super, zabijmy się, nie trafiłem. Kurwa, serio? Naprawdę go nie zabił?
Just because we didn't complete our to-do list doesn't mean we're failures. This is a bad place. I can't have a good shot. Aha, ten z tyłu dostał, zajebiste to jest. I have the villain in my sights. This is not a good place for me to be right now. O, nie, że mogę niby przycelować. Nie kumam. Oczywiście nie trafiła. What's the plan, chief? Tu jest chyba ta szansa, to jest jakiś zasięg, ale nie wiem, co to oznacza ten zasięg do końca. Bo mogę też zrobić po prostu taki luźny strzał. Patrzcie, że nożem go rzucę w szyję. O kurde, dostał. Aha, ci jeszcze tu dostali tym... Ja nie wiedziałem, że to taki wybuch robi. No teraz już wiem. Najgorzej, że hieny zabijają, a ja myślałem, że hieny ich zeżrą. Że oni też mają zeza, więc to akurat jest spoko. Aha, bo ja muszę zmienić broń, bo nie będę widział, czy... Outstanding. I am one with my gun. Nie, jakby co to znaczy, że ja w korpus trafiam, że tam celuję, czy że... A jak nie trafię, to mogę trafić w głowę, na przykład jak w korpus celowałem? This should do it. No i snajper. Jeden strzał od snajpera i koniec. To też już jest przygwożdżona. Przygwożdżona czy umiera? Nie wiem, czemu ten samouczek się włącza, jakby pod koniec. Nie wiem, celuję w ramiona i co? Dostał. Ale nie przez to, że już trochę w to gramy, ja dalej nie do końca kumam, no jak to jest po prostu zrobione, nie? Szał bojowy, aha. Niedobrze. Dobra. Ten maszał bojowy, ja już nim nie mogę sterować, tak? Czy o co chodzi? Tam coś było napisane, ale nie zdążyłem doczytać. Do końca czegoś tam... Ale on ma w sumie super pancerz na sobie.
me, Thor. What's the plan, Chief? Yeah? That's a great idea. Dobra, zastrzelę. Nie wiem, czy go będę mógł zastrzelić, bo oczywiście nie jest napisane, ile mam tego. Dobra, lepiej go rzucę tym nożem, bo nie mam... Nie. Aha, zajebiście. Dobra, to się połatam. Nóż niestety nie zabił go. Dobra, spróbujemy, czy do niego dostrzelimy. Dostrzeliliśmy. Nie, snajper. Szkoda, że hieny nie zadziałały. Koleś, kurde, szkoda, że on... Ten shotgun ma bardzo mały ten, bardzo mały zasięg. Confidence makes me feel confident. I on chyba... Nie mam naboi w magazynku? Nie wiem, jak z trzema nabojami. Jak na przykład... Co te naboje robią? Mam czasem... Znaczy teraz miałem trzy. Czy to spowodowało, że na przykład gorzej... Mniej damage'u mogłem zadać? Czy coś w tym rodzaju? Czy jak to działa? Cieszę się, że on chyba umrze. Ja pierdolę. Ale dostał. Ale oni już zginęli na śmierć? Oj, nie trafił. Patrzcie teraz na to. Aha, 14 dostał tylko zastrzału w głowę z dubeltuwy. Dobra, rozumiem, że oni umarli, tak? Okej, okay, no dobra, to ja powiem tak. Nie będziemy tego save'ować. Bo to nie ma co, wszyscy mi umarli. A jak dam automatyczne rozstrzygnięcie... O, to się udało i mam ładunek diamentów i... Patrzcie, mogę je sprzedać za 12 tysięcy. I koniec, udało nam się, wywalczyliśmy to. Super. A wy myśleliście, że się nie da. No tak, tak, że są nieprzytomni. Tam myślałem, że je, bo tam było wcześniej powiedziane, że jak oni leżą i ich tam ktoś im zadaje damage, to oni, ale pewnie oni się wykrwawiają, czy coś podobnego. Obóz dla uchodźców. Port, moglibyśmy ich odciąć z jednej strony na drugą. Nie wiem, gierka mi się wydaje ciekawa. Jest na pewno inna, więc nie będę jej za to ganił, że jest inna niż, wiecie, niż gry, w które normalnie gramy to taktycznie. Może to i lepiej, bo wszystkie są później takie same, tak? Czego nie chcielibyśmy, że każda gra jest taka sama. To, że jest tu ta mapa i te operacje i tak naprawdę możemy, jeśli zaczniemy zarabiać tą kasę, to znaczy zrobimy sobie tu te kopalnie diamentów, o, tu jest kolejna, nie? Na przykład tu byśmy mogli tą ogarnąć mocno.
a później to, i byśmy już więcej zarabiali, może ten drugi team byśmy sobie założyli i tak dalej, i tak dalej. I to mi się wydaje, że to fajnie by wszystko podziałało. Nie wiem, może na offline pogram sobie samemu w tą gierkę. Na razie to idę zjeść. O, tu jeszcze można popłynąć do kopalni. Na razie to muszę coś na pewno zjeść, więc będę kończył live'a. Zresztą już jest prawie 16. No. I tak to wygląda, więc może być niezła. Ten XCOM, którego, znaczy ten Xenonaut, którego żeśmy grali, na pewno AI tam jest lepiej to, znaczy lepiej to rozwiązać. Jest bardzo trudno. Wchodzicie w jakieś pomieszczenie, bo też grałem trochę na offline, wchodzicie w jakieś pomieszczenie i nagle ni stąd, ni zowąd ktoś po prostu wychodzi z drzwi i was rozwala, nie? No, niby okej, tak powinno być. Ale jeśli chcemy tego uniknąć, to naprawdę musimy w tej, w Xenonautsach robić, ja nie wiem, trzy kroki celowanie. Bo inaczej po prostu ciągle będziemy zaskakiwani bez punktów akcji, które nam dają te strzały pośrednie w rundach. No tu jest dziwnie to rozwiązane, szczególnie to celowanie, nie rozumiem go zupełnie. Zupełnie go nie rozumiem. Widzieliście, stanęliśmy przed kolesiem i tam była ta, na dole jest ten pasek takiej odległości z tą czachą, że jest, że zasięg chyba broni jest ok, ale na co to ma wpływ, nie wiem. Później jest to koło, które ktoś mi powiedział, że to jest celowanie, ale stanęliśmy typem twarzą w twarz i też mi to koło było czerwone, one zawsze jest jakby czerwone. Można bardziej przycelować, żeby je zmniejszyć. Co to oznacza, że się bardziej... Nie wiem. Może tu są te procenty, tylko one są ukryte po prostu i na tym polega cała zabawa. Ale... Nie wiem, nie rozumiem tego. Pograliśmy dobre 4 godziny, 5 godzin żeśmy grali, ja dalej nie wiem, jak tu, od czego tu zależy, znaczy gdzie tu jest pokazane, czy my celujemy, czy nie. A jest to problem, bo okej, stoję przed typem, to wiem, że jest ciężko, jest za przeszkodą, wiem, że jest ciężko. Ale stoję na przykład za rogiem ściany, gdzie jest koleś, ja nie wiem teraz, czy moja postać strzeli w krawędź ściany. Dzięki, Wungiel. Czy wystawi się kawałek za tą ścianę i go trafi na 100%. Jakby nie mam zielonego pojęcia, jak gra zareaguje, nie? To jest słabe w takich grach. Dlatego to w tym Xenonaut na przykład, że jestem w stanie powiedzieć, że chcę iść w to miejsce i on od razu mi powie, jaka jest szansa na kogoś trafienie. Wiecie, to jest niby takie cheatowanie, że o, bo czemu by ci gra miała w procentach pisać ten w życiu, to byś też nie wiedział, czy kogoś trafisz, czy nie. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że w tych grach zazwyczaj nie macie pojęcia, czy tak naprawdę ktoś jest za przeszkodą, czy nie, czy mu pół dupy wystaje, czy ten. Czy nie. I w Xenonauts macie wskaźnik, wiecie, że jest, nie wiem, jakieś tam okno po drodze, to minus 40% szansy na trafienie, bo jest przeszkoda i tak dalej. A tu to ja nie wiem, czy ktoś stoi za przeszkodą, czy nie stoi, nie? W Phoenix Pointie były te takie, że też nie wiedzieliście chyba, jak podeszło się w miejsca, ale później jak celowaliście, to widzieliście na przykład, że koleś pół dupy mu wystaje za jakieś przeszkody, no to wiecie, że w tą dupę możecie trafić, bo tam były te punkty takie trafienia bardziej jak w jakimś Falloutie, tak? Tak to było pokazane, taki taktyczny widok. Tu nie do końca rozumiem, o co chodzi, ale... Chociaż jest to jakoś tam sprawnie rozwiązane, bo celuje w jednego typa, a za nim stoi drugi i ten drugi na przykład dostaje, a ten pierwszy nie dostał. Czyli ta kula niby gdzieś tam leci jakoś tak trochę fizycznie. A może nie leci, może to też jakieś prawdopodobieństwo jest. Dobra. Może będziemy wracać do tej gry, może nie.